Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z H1Z1 na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie jakiś krótki montaż. Może nie krótki, ale uda. Może to będzie ta gierka, którą uda nam się w końcu wygrać, ale nie sądzę, bo pewnie znając życie będzie szybkie lądowanie i szybka wysypka. No ale dobra, próbujmy. H1Z1 King of the Kill, kolejny odcinek na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to masz teraz okazję, żeby ją zostawić. No i oczywiście subskryber. Średnia miejscowa jak na start, nic nie widzę. Nie wiem, czy trochę tej gry nie mam za głośno, gdy podkręciłem właśnie mikrofon. No i dobra, lecimy z tematem. Lecimy z tematem, gdzieś tutaj sobie wylądujemy. Na tych domeczkach widzę samochód jeden. Więc przytryk. Wczoraj udało mi się wygrać gierkę. W sumie wygrać, nie wiem co się działo. Pokazaliśmy się w trójkę chyba na mapie. I co najlepsze, udało mi się tych gości porobić. I pokazało mi, że wygrałem ją, ale nie dostałem w ogóle za nią punktów, ani jej nie mam. W ostatnich grach. Coś się zbugowało oczywiście. Dobra, nie podniosłem granatu, nevermind, misclick, ale trzeba szybko działać, my friend. Jest ARK, jest kałaszek, więc start mamy ideolo. Przydałby się jeszcze jakiś militarny plecak i byśmy byli tutaj. Jest właśnie militarny plecak. Co chcę, to mam. Mam samochód, no wszystko w sumie mam na start, więc no... To musi być ta gierka, nie? Jak to mówi klasyk. Ale dobra, pyk, idziemy teraz tutaj, pewnie jakiś przesterek dalej był, fuck the street. Dobra, o, słychać strzały. Minuta 5, kappa. Dobra, tutaj nic nie ma. Waste pack, to sobie wezmę. No a poza tym czysto, jest jakaś tasiemka na wejście. Fuck, jaki tu jest młyn. Jest plecak, możemy kewika zrobić, tylko jeszcze jakieś kaski by się zdały. Shredzik. Fak, nie drop. Nie drop, co ja robię? Ziomek, ogarnij się. Kolejna taśma, kolejny kask zapasowy nam się przydaje. No i pompa, gdzieś się przekonałem do tej pompy. Troszkę. Nie jest to może idealna broń, ale... Dużo ma jeszcze błędów, które powinni naprawić. Ale już można z niej coś ustrzelić. Czy coś tutaj znajdziemy? Zagryz wargi, ale jednak nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Czapeczka. Przytryk. Przytryk, przytryk. Jest armor. Dobra, idziemy dalej. Czy tutaj coś znajdziemy? Nie, ja mam do kałacha. I kałacha pewnie wyrzucę, jak znajdę militarkę i się trochę ustawię. Więc... O, kogoś słychać, pompa. Pompa. O. Jak widzieliście, pierwszy strzał go pięknie trafiłem. Ale ja mu w ogóle HP nie zabrałem. Za pierwszym strzałem. No i to jest właśnie ta pompa. Z mega niepewną bronią. Już była taka paniczka. Myślałem, że będzie szybka wysypka. Ale jednak nie. Jednak się udało. Lepszy. Dobra, ładujemy ten temat. Chcę zmienić troszkę tutaj. Na razie zostaniemy na tym zestawie kałach i ten, i pompa. Nie biorę dwóch aerek, bo jeszcze tak nie mam amunicji, nie wiadomo ile. Ale granaty sobie wezmę. Jak tam strefa? Dobra, sypiemy w strefę, jest daleko. N, S, E to w prawo. Zawsze tą głową sobie tak macham bez sensu. Łatwiej mi znam. Myślałem, że tam jest gość bez kita, się kosz wysypał. Przytryk. Dobra, sypiemy tam. Ej, jest tam. Fuck, co ja robię. Jaką ja mam broń wyciągniętą? Aerkę, dobra. Przy wyjściu z samochodu będzie całkiem light. W sumie wszystko mamy, dobra. Można jechać. Można sypać tutaj do ziomeczków. I jak coś się uda namierzyć, to pewnie będziemy montować frajerów, nie? Bo to nie ma co tutaj mulić. Oczywiście jestem w samochodzie, pewnie mnie słabiej słychać. Ale w tym hizji ciężko głośność jest ustalić. Ustawić, żeby była idolo. Tak tutaj zaglądam, powoli podjeżdżam po cichaczu. Wow, jakieś mamy tutaj royalki.
Fasadin. To Fasadina strasznie często widzę, jakoś dużo gra, nie wiem, czy to jest jakiś fejmik, czy coś. Ale kiedybym nie grał w Hizji, on zawsze jest. No i kolejny frag jego, widzicie? Jak czyści wariat. Tego, co zabiliśmy, był z brązu, więc szału nie ma. I skill na wejście, no ale dobra, jeszcze dzisiaj w nic nie grałem w ogóle wbiłem na kompa niedawno, wstałem, chociaż jest godzina, już patrzę, jest godzina 18:00, więc trochę dałem czadu, sobie trochę pospałem dzisiaj, ale. Forma może dopisze. Czyściutko, puściutko tutaj wszędzie. Myślałem, że tam jakiś gość biegnie pod górkę bez kitu, a się krzak renderował. Pyk. Gaś to ziomek, jak ci każe. Czy co chwilę odpalasz? Nic z tego. Jeżdżę tutaj na granicy strefy, bo wiem, że ludzie za chwilę mogą wbiegać do niej. To będzie można kogoś tutaj złapać. Przeważnie tak jest. Do środka strefy mało kto się pakuje. Tu dużo gierek zrobiłem właśnie, gdzie... gdzie jeszcze... Przesiedziałem w środku strefy i nikogo nie widziałem. A jak jeżdżę tutaj na zewnątrz, tak się bawię, trochę szukam, to więcej ludzi namierzam. Ostatnio miałem fajną gierkę, 6 fragów chyba. W ogóle w początkowej fazie gry. Przejąłem całą bazę, ale później nie pykło. Dobra. Jak tutaj rojalki są same? Chyba ze 3 gości już widzę tutaj po nikach. Możecie patrzeć w lewą stronę. No i oczywiście możecie też kliknąć adnotację, która was przekierowuje do subskrypcji kanału. Wielkie dzięki, bydlaki. No i lecimy dalej. No ja jestem w tej strefie, ale... Coś bym tutaj pofragował. Trochę lipa. 4 Dzisiaj w ogóle odcinek CZ jest, bo właśnie dawno tego nie było i też jakoś tak, jakoś tak mi naszła ochota na CZ. Jakoś pograł tak konkretnie. Wiem, że częściej się teraz będą z tej gierki pokazywały materiały. No bo oczywiście seria z Residentem nam się skończyła. Więc czas też pograć trochę w hiziaczka. Bierzemy paliwo z tej fury. A, kluczyki niech sobie będą. Kto ich znajdzie, no to... będzie miał samochód, ale tu jest AR-ka. Pyk, pyk. Fak się zawiesiłem, to ma ziebie. No pompy mam 20. Dużo, dużo starczy już. 150 AR-a. Też w sumie w miarę spoko. Tak nieraz noszę tutaj po 500 ammo, wiem, że to jest bez sensu, bo tego nie idzie wystrzelać, no ale tak nieraz skoro jest dropne czy coś, tak to trzymam. Jest trochę, wiecie, niby fajnie się to zbiera, tylko brakuje się na miejsca na takie rzeczy jak kewik zapasowy na przykład, czy coś. Chociaż ostatnio się na zapasowym kewiku przejechałem, bo tak zacząłem zmieniać, kombinować, chciałem na siłę jeszcze na szybko w siebie to założyć. I się nie udało, gość był jednak lepszy. No i pyk. Na Ranchito jesteśmy. Czy ktoś tu będzie? Fuck, jeden frag tylko. Nie podoba mi się to. Ani tak nie gram, żeby tylko grać na czas. Jeżdżę, szukam tych ludzi. Tu w ogóle nie ma. W miasto się nie pakuje, bo w mieście znając życie będzie 2000 osób w jednym miejscu, nie? Jest standard, pewnie są skampieni na tych dachach. Tylko czekają, aż ktoś nadjedzie i się go uda wyciągnąć im. Więc tutaj szybki objazd robię, może kogoś się na pograniczu miasta tutaj znajdzie. Poza miastem. Nie, no pusto, serio? Gdzie wy jesteście, ludzie? 39 osób. Tak, żeby to nie było tak, że spotkam kogoś i mnie od razu rozwali. Ten z Royality, to będzie wtedy
A masakra. Pstryk, lotnik, jumbo jety, helikoptery, te inne bajery. Tu mamy market. Na markecie bieda. Ale zatankujmy sobie furę. O, fasadin się wysypał. Zatankujmy furę, no i go, go everybody. Środek strefy, no w sumie już teraz. No co za masakra, 33 osoby, jeden frag tylko. Ale słabo. Jeżeli macie oczywiście jakieś porady, no to liczę na was w komentarzach. O, tu jest dropik. Tam coś podjeżdża. O, będzie imprezka. Co tak trochę ustawię za drzewem. Tutaj nic nie widać. Tutaj jakiś frajer próbuje podjechać. Więc co, go montaż śmiecia, nie? Pyk. Jeden headshotik za nami, więc go gonimy. Pstryk. Siadamy w naszą furkę. Miejmy nadzieję, że nie ma zatankowane. O, kolega wyszedł z auta. On się chce pyrkać. On się chce na pewno pyrkać. Pyk, lepsi. Ale w sumie mało brakowało, żebym je zmontował. Dobra, bierzemy. Szybka. Apteka? Fak, wydawało mi się, że kogoś słyszałem w ogóle. Fak. Średnio, dobra. Apteczki miałeś, ammo miałeś. No i oczywiście ta ammo zawsze biorę. A poza tym, no nic ciekawego. Dobra, jak tu masz tutaj samochód zatankowany? 77,48. A mój ma 90,44, ale sypię moim autem stąd, bo już jedzie jakaś policyjka, a ja nie mam życia. Jestem no life'a, więc trzeba stąd pryskać. O fuck, ale leci w nas montaż. Woo! Udało się prysnąć. Ale widać, że gość już był tutaj nastawiony mocno. Ja czekam, aż mi się życie odnowi. Ja się na razie nie będę z nimi tutaj pyrkał, bo ja wiem, że jest po mnie. Ja jestem w sumie na dwa dobre strzały. Więc bez kij to można się bawić, ale nie jest takim hapekiem. To mam, to mam. Ja mam w ogóle broni przeładowane, tak jeszcze sprawdzę. Tam jest gość. On jest lornetką celowany, nie mam przeładowanych, ale ja bym go pyrknął. O! Tutaj śmieć z policyjki mnie próbuje jeszcze montować. Chcesz się bawić? Dobra, więc robimy ci dojazd, frajerze najgorszy. Pstryk. O fuck, jaka kobra. Uhuhu. No nieźle, dobra ludzie. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, łapa w górę, jeżeli nie, łapa w dół. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam, zostawcie subika.